Zapraszamy na opowieści z Imperium. Pan de Verneil poprawił chwyt na rękojeści szpady. Był gotów do pojedynku. Jego przeciwnik, graf von Wallenrode, rozmawiał jeszcze z sekundantem. Leonita uśmiechnął się. Została chwila, by przemyśleć jeszcze raz kolejne etapy planu. Chciał, by wszystko było wykonane zgodnie z zasadami gry. Otwarcie okazało się zaskakująco proste. Żona grafa praktycznie nie stawiała oporu i dała się uwieść z łatwością. Roman z przystojnym lwem był dla niej ucieczką od życia u boku brutalnego, nieokrzesanego męża. Dobry początek zachęcał do kontynuowania intrygi. Przedczasny etap drugi. Nie mów całej prawdy, ani pełnego kłamstwa. Spotkanie z panem von Wallenrode udało się wyśmienicie. Nieufny wobec Leintów postanowił rozmawiać w otoczeniu przyjaciół. Wypowiedziane uniżonym tonem ostrzeżenie de Verneila: panie, twa żona cię zdradza. Nie tylko rozcieczyło grafa, ale też go poniżyło. Wezwał oszczerca na pojedynek zgodnie z zasadą: broń honoru swego i rodziny. De Verneil wolał inną maksymę. Graj swoją rolę jak najlepiej. Jego nauczyciel szermierki powtarzał: zawsze bądź wyzwanym. Leonita skorzystał z przyjemnością ze wszystkich przywilejów z tego wynikających. Starcie miało odbyć się zatem na lekkie szpady, a nie ciężką broń, którą lubił von Wallenrode. W Sejour pojedynki były zakazane, chyba przed sądem. Stąd oczywistym wyborem terminu były roki sprawowane przez hrabiego. Zasadę nie zdradzaj swych celów de Verneil traktował niezwykle poważnie. Nawet Pierre, jego sługa, nie wiedział, czemu smaga zad konia grafiny von Wallenrode łodygami pokrzywy. Leonita schwycił już spadającą damę, nim dotknęła ziemi, zyskując poklask zebranych, wywołując u pochwyconej rumieniec, który niektórzy błędnie uznali za wstydliwość. To zdarzyło się przed chwilą. Nadszedł czas na ostatnią fazę. De Verneil zasalutował przeciwnikowi, skłonił się hrabiemu, po czym wstąpił do wyznaczonego przez sekundantów kręgu pojedynkowego. Rozluźnił ramiona drapieżnym ruchem. Postąpił krok ku grafowi, który złożył pospiesznie niewprawną zasłonę. Rosły przeciwnik bał się lwa. Leonita uśmiechnął się lekko i uklęknął na prawe kolano. Panie von Wallenrode, błagam was o przebaczenie. Podejrzałem dziś waszą żonę, zrozumiałem moją pomyłkę. Prócz waszej wielmożności mnie, którym ją złapał, żaden mężczyzna nie trzymał jej w ramionach. Jestem tego pewien. Von Wallenrode odetchnął z ulgą. Grafini posłała znad wachlarza uśmiech. Hrabia pokiwał z uznaniem głową. Jak zawsze, ostatnia zasada przyniosła korzyści. Ustąp, by wygrać. Na efekt nie musiał czekać długo. Zaproszenie do posiadłości grafa przyszło następnego dnia, zgodnie z zasadami etykiety. Ludzie władcy skontaktowali się z panem de Verneil, nim minął tydzień. Przewidywania Leinty były jak najbardziej słuszne. Hrabia potrzebował zmyślnego przedstawiciela na ziemiach ligi. Mistrzowie gry zawsze są w cenie. 10 dni później Pierre rozkulbaczał już jego konia w aut.